Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, czy Zachód zdecyduje się walczyć z blokadą Odesy i tego zboża z Ukrainy? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest dzwoneczek do subskrypcji. Strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach o filmikach, które są ostatnio praktycznie rzecz biorąc wszystkie demonetyzowane. No to, że NATO mogłoby coś zacząć ingerować, czy zacząć działać w ramach tej blokady, no to pokazałoby, mogłoby pokazać, że Putin, no to jest taki papierowy tygrys. Biden teraz opowiadał o tych 20 milionach ton tego zboża na Ukrainie, które jest zablokowane. No to jest tylko w sumie 2,5% światowej produkcji, no ale Ukraina i Rosja produkuje bardzo dużo, w sumie jedna trzecia eksportu importu światowego, no to jest Rosja i Ukraina, także to bardzo, bardzo wpływa negatywnie cała ta sprawa na cały świat, szczególnie na Afrykę. Na Indie w ramach walki z tym wszystkim, no to zaczęli pilnować tego, żeby zboże nie było eksportowane z Indii. Także różnie ludzie reagują, no ale trzeba popatrzeć się, co ten Putin, co on robi, co tego jego eskalacje są, czy tego nie ma, no bo to jest dziwne, że w sumie NATO wysyła nieustannie broń na Ukrainę, a Putin jednak nie walczy. No tam był trochę krzyk, że zaatakuje, no ale nic takiego się nie stało. No i teraz jest pytanie, czy jakby przepraszam. Teraz jest pytanie, czy jakby okręty wojenne NATO wpłynęły i zaczęły coś robić z tą blokadą, czy zaczęła być wymiana ognia. No w 2014 roku, kiedy też w sumie był napad, ten pierwszy napad Rosji na Ukrainę, no to część broni była, przepraszam, z Czechosłowacji. No to tam był sabotaż w Czechach tych magazynów broni. No i teraz czy to jest duże ryzyko? Czy to jest duże ryzyko, jeżeli NATO by zaczęło łamać tą blokadę? No w sumie Finlandia i Szwecja wchodzi teraz, będzie wchodziła do NATO, zostali zaproszeni, tam się wszystko zgadzają, no Rosja tak za dużo nie mówi. Rosja w sumie osiągnęła to, co chciała. Ma te wschodnie tereny, przesunęła troszeczkę ten korytarz, także cała ta wojna, no to w sumie była o nic, no dużo tych żołnierzy rosyjskich zginęło, ukraińskich zginęło, cywili, te zniszczenia są nieprawdopodobne, no ale Zachód się nie rusza, Zachód w zasadzie chce pokoju i teraz czeka na jakieś rozwiązanie, czy umowę, że to wszystko się zakończy. No nikt nie będzie się poddawał. Putin powie, że osiągnął to, co chciał osiągnąć. Ukraina poświęci to, co ma poświęcić. No tam 27 lutego jakby oddali te wschodnie tereny, no to nie byłoby tej wojny, no ale to wtedy też to by było dziwne. No i czy by starczyło Putinowi? No chyba nie. No cała ta ekonomia, cała ta sytuacja Rosji, no to jest dziwaczna. Tam ekonomicznie, no to oni są po prostu
no, zniszczeni, można powiedzieć, tak? Teraz rok, dwa, trzy, to teraz świat się przemieści, nawet ta żywność, no to ludzie zaczną więcej produkować. Węgiel, te 30-40 lat zabijania węgla w Polsce, 30-40 lat zabijania przez Niemców niemieckiego węgla, polskiego węgla i bazowaniu na tej ruskiej ropie, no to też się zaczyna zmieniać. Także troszeczkę jest nadzieja, że spowolni się ten galop do tej zielonej energii. No w Ameryce to nie chcą, żeby to się, no na razie, żeby to się spowalniało, no ale teraz będą te wybory międzyprezydenckie, także polityka się zmieni, trochę ekonomia się zmieni, to wszystko będzie dużo inaczej. Ekonomia Rosji, no to jest w porównaniu z NATO, no to jest 25 razy mniejsza. Także mechanizmy cenowe będą działały. Te wszystkie rynki energetyczne, no to się wszystko poprzesuwa. Te kopalnie, co były zamykane, to się pootwierają. W wypadku żywności, no to też farmerzy zaczną siać i orać nowe tereny. W Ameryce jest sporo tych terenów. Ameryka eksportowała przecież kukurydzę i zboże w latach 50., 60., 70., no to Ameryka produkowała bardzo dużo tego wszystkiego. Także Rosja się może obudzić z ręką w nocniku. No, mam nadzieję, że nie dojdzie do tej Unii polsko-ukraińskiej, no bo cała taka Unia, no to te 40 lat, od 30 parę lat od tej Magdalenki, to był szyw kiła i mogiła z obydwu stron. Teraz włączając się z Ukraińcami, no to praktycznie rzecz biorąc, no Ukraina by wessała by Polskę, Ukraińcy by zaleli Polskę, cały ten jeszcze bardziej skorumpowany system ukraiński by przesiągnął Polskę, by ci oligarchowie by chyba wykupili tą Polskę. No, dużo tych zdrajców, którzy kiedyś pracowali dla PZPR, później dla Unii Europejskiej, no to teraz chętnie by się oddali pod władzę Ukraińcom. No ale świat jako taki toczy się do przodu. Za rok, dwa, trzy, cztery te wszystkie energia, żyto czy inne jeszcze minerały, no to już przypuszczalnie będzie trochę za późno. Ekonomia, polityka będzie już znudzona tymi rosyjskimi problemami i jakoś mogą wypaść z gry. No to szkoda w sumie tych Rosjan, szkoda tych wszystkich normalnych Kowalskich, czy tam jak i Iwanów i innych Wasyliewów. Świat się toczy w Ameryce też zaczną produkować. No ogólnie rzecz biorąc, ta blokada mogłaby coś spowodować, no, ale Zachód nie chce tego nie chce zrobić. Mogłaby Turcja, mogłyby i inne kraje się w to włączyć, no, ale też wszyscy czekają na spokojne rozwiązanie. Te żyto, zboże, no to teraz w Ameryce, no to dużo straszą właśnie, straszą tym głodem, straszą tymi brakami na całym świecie. Te wszystkie sprawy też są proponowane, no duża ilość nawozów jest robiona w Rosji, no ale dlaczego jest duża ilość robiona w Rosji? No bo oni mają olej, oni mają ten olej wydobywany, to z tego jest właśnie, z tego są nawozy. Większość tych krajów demokratycznych to się wycofywuje. Także, no
No już w sumie jest po wojnie, to jest cicho na tym wschodnim froncie. Cały świat chce odsapnąć. Ameryka tylko wysłała tam najpierw 40 miliardów, czyli w sumie to jest $1000 na każdego obywatela od jednego tygodnia do 100 lat. Później znowu wydała chyba 30 miliardów. Także, że podatnicy dali Rosji, dali Ukrainie $2000 na każdego obywatela. No, Ukraińcy sobie jakoś tam poradzili. No, szkoda, że tyle ich zginęło. Szkoda też Ruskich, którzy zginęli, no ale szkoda też podatników amerykańskich, którzy muszą coraz więcej płacić. Także no, przyszłość zaczyna być spokojna. W sytuacji rusko-ukraińskiej też zaczyna wyglądać ciekawie w sytuacji politycznej w Ameryce. No, jakoś demokracja zadziała za 5 miesięcy. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Praktycznie ostatnich 15 filmików wszystkie były zdemonetyzowane. Po odwołaniu tak 7-10 dni, no to przysyłają zawiadomienie, że po ręcznym sprawdzeniu monetyzują znowu, no ale jak już monetyzują, to nie polecali przez tydzień czy 2 tygodnie i nie było obejrzeń, nikt już nie chce oglądać 2-tygodniowych filmików. Także jak jesteście świeżo na kanale, oglądajcie 1100 filmików z ostatnich 3 lat. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, gdziekolwiek jesteście, głosujcie na konserwatystów, głosujcie na normalnych. Inaczej nie da rady. Po prostu te wariactwo lewackie wyniszcza świat, wyniszcza Polskę, wyniszcza Amerykę. Jest nadzieja, że normali znowu wezmą władzę w swoje ręce. Przekaz dla komunistów, co głosowali na Bidena. No chyba wiecie, co zrobiliście, co narozrabialiście. Teraz jedyne, co pozostaje, to albo nie głosować na demokratów, albo zmienić partię polityczną i zacząć głosować na normalnych. Zdrowia dla normalnych.